Gerard Bong, ciężka, wyniszczająca walka. No sporo czasu spędziłeś u medyka. Jak się czujesz fizycznie? Może o to najpierw zapytam. Znaczy, no, spędziłem trochę czasu, bo no, bardzo mi to kosztowało dużo kondycji, ta walka. No i sobie posiedziałem tam trochę, bardzo przyjemnie, przyjemne panie tutaj się mną opiekowały i posiedziałem chwilę, pogadałem. Cóż. Siedział też Michał Tarabańka, powiedział, że siadaj, pogadamy sobie, czyli nie ma tej złej krwi. Nie, nie ma w żadnym wypadku, super, super gościu. Mam nadzieję, że posparujemy, bo często jeżdżę też tam do WCA na sparingi. Akurat nie miałem wcześniej okazji sparować, może to i dobrze. Teraz była okazja zawalczyć, ale myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję sobie posparować. Ciężkie warunki Michał postawił, prawda? On wziął tę walkę z biegu, ale no, nadawał tempo w tych pierwszych rundach. Oj tak, bardzo mocno uderzenia miał, no silny to również, ciężko było tam go przełamać, no, on praktycznie mu się udało, no nie podawałem się do samego końca, wierzyłem cały czas, że ta wygrana jest gdzieś w zasięgu i no i udało się. Była tam taka akcja w parterze, gdzie Michał uderzył z główki, krótko mówiąc, to było celowo, rozmawialiście o tym, potem stracił 2 punkty. Nie rozmawiałem z nim, nie rozmawiałem o tym, nie wiem, może się zapomniał gdzieś przypadkowo tą głową. Uderzył. Próbowałeś dusić kilkukrotnie, jak było blisko, żeby na przykład te gilotyny wyciągnąć? No tak, było tam bardzo 3-4 próby. Raz wydawało mi się, że już jest bardzo ciasno, że już nie wyciągnie tej głowy, ale jednak gdzieś tam wymsknął tą głowę i mówię, kurde, nie uda się ma go dusić. W tej trzeciej rundzie były też fajne wymiany, no i też chyba niewiele brakowało, żeby ustrzelić Michała. Powiem szczerze, nie pamiętam do końca, jak to tam było. Byłem już na mega zmęczeniu. Już od drugiej rundy w sumie, że byłem bardzo zmęczony. No, mówię, albo walczymy na całość, albo w ogóle, tak? No i nie wiem, jak to wyglądało tak na z oka kibica, ale wydaje mi się, że było w porządku. A jaki miałeś plan tak pierwotnie na tę walkę? No nie było bardzo jakiegoś planu, bo tydzień przed walką zmienił się właśnie ten rywal. No i mieliśmy tydzień w sumie na przygotowania. Wiadomo, Michał jest mańkutem i troszkę było ciężko. Ale walczyłem w amatorskim 2 razy z mańkutami, jakoś tam nie było tragedii, także byłem spokojny, że w tym razem sobie poradzę. Ciągle o tej kondycji mówimy, co się stało, że ona nie zagrała. No wiadomo, że to ciężko sobie gdzieś tam to tak wymierzyć, wysiłek jest ogromny, ale co zmienisz może tak w kolejnych obozach przygotowawczych? Na pewno, no ogólnie była kondycja, była super na sparingach, robiliśmy po paręnaście rund, ale przychodzi walka i ja może jeszcze nie jestem taki obyty w tych zawodowych walkach i dopiero teraz zaczynam się oswajać z tym wszystkim. Pierwszy raz, to jest moja trzecia walka zawodowa, pierwszy raz walczyłem 3 rundy i również jestem z tego bardzo zadowolony, że w końcu przewalczyłem te 3 rundy, nie? Duża presja? Czułeś ją przed tym pojedynkiem? Nie czułem presji. Widziałem, że Michał jest doświadczonym rywalem, ale wierzyłem w siebie również, że tych walk mam sporo i jest w moim zasięgu. Na pewno za to słyszałeś, doping był naprawdę bardzo mocny i to cię musiało nieść. Oj tak, super, pozdrawiam wszystkich kibiców. Przyjechało nas ich około 100 osób, wszyscy dopingować mi, mojego kolegę klubowego Artura Krawczyka, który też już, nie wiem, albo już walczy, albo za chwilę będzie walczył. Z takich jeszcze akcji tam chyba po pierwszej czy po drugiej rundzie medycy weszli do klatki. Coś było nie tak z nogą Michała. Trochę potem patrzyłem tutaj w punkcie medycznym i tam faktycznie ona mocno krwawiła. Może zdradzisz nam coś więcej, co tam się działo? Znaczy widziałem też, że dosyć głębokie rozcięcie jest. Nie wiem, chyba na szczycie nawet, bo no niedobrze to wyglądało. Po kopnięciu na mój piszczel również też jest obolały, ale jego bardziej ucierpiał, nie? W tym starciu. Jakie plany po tej walce, jakie plany na ten rok? Jeszcze będzie jeden TFL w grudniu. Nie wiem, nie chcę teraz mówić na gorąco, co będę robił, ale taki miałem plan, żeby do końca roku już sobie odpocząć, podopracowywać niektóre aspekty walki, no i wrócić jeszcze silniejszy 2-krotnie, nie? No a dzisiaj świętowanie. No myślę, że tak. Będzie świętowanie. Wobec tego raz jeszcze gratuluję, wielkie dzięki i widzimy się. Dziękuję również za wywiad. Dziękuję bardzo.